Piękna muzyka, wspaniała. O, tutaj literki C nie ma. A to jakaś nowość, w sensie literki, może nie C, tylko R. Może tutaj literka R dalej będzie. Ale pytanie, gdzie jest literka C w takim razie? To jest dobre pytanie. A, i nie zwróciłem w ogóle na to uwagi, że Aku Aku ma tutaj zęby, bo w finalnej wersji nie ma zębów. Jeżeli używamy Aku Aku, jak sami zresztą widzicie. No, dosłownie, w finale i w becie nie ma w ogóle zębów, nie jak ten, jak go używamy. On po prostu ma otwartą gębę z jakiegoś powodu. Sami zresztą sobie zagrajcie, to zobaczycie. Co ja tutaj wam będę mówił? To ja tutaj zwracam uwagę na takie rzeczy, żebyście wy potem mogli ten, mniej więcej sobie to porównać, czy ja gadam głupoty, czy mówię prawdę. No, ale oni mnie tam powoli doganiają, tak więc spokojnie, nie ma co się śpieszyć. Panie kierowniku, ja to ogarnę. A, literka T jest tutaj, dobra, okej. Czyli literka T tutaj była cały czas, więc teraz literka R powinna być na samym końcu przed metą, o ile dobrze pamiętam. Nie no, to nowe brzmienie jest tutaj fajne, jest po prostu epickie, nie? Jeżeli chodzi o tajnie arenę. Nie no, świetna muzyka. I to jeszcze w wersji alfa jest po prostu jeszcze lepsza. Jest po prostu epicka. Dobra, to teraz pytanie, gdzie będzie literka R? To jest doskonałe pytanie. Czy ona będzie tak jak mówię, w finalnej wersji na samym końcu, czy ona gdzieś tutaj będzie? To jest bardzo dobre pytanie teraz. Bo wtedy będziemy mogli tutaj tylko relikt zrobić. Czyli zaoszczędzimy sobie troszeczkę, kurde, tego, cofania się. Jestem w ogóle ciekaw, ile bym miał tutaj procent, gdybym miał włączone ten save'owanie. Bo niestety nie mogę zapisywać, bo BIOS mi się zjebał do PSX wina, znaczy bez PSX wersji 1.13. O co tutaj chodzi, dosłownie, gdy ogrywam ten let's play, to ja mam takie jedno wielkie what the fuck, nie? Ale tutaj zmian jest sporo. No i w sumie jedyną taką zmianą, to jak wjedziemy w czerwoną miksturkę mając jakieś owoce łampa, to tak się powoli to nam odlicza, to co też jest takie dosyć ciekawym patentem, nie powiem, że nie. No ale mamy kurde ten, żółty CTR zdobyty. No i od razu bosik odblokowany, ale na razie się nim nie interesujemy. O, Engine Labs i ten, i Oxide Station już jest odpalone. Okej. Czyli oba miały po 14, z tego co dobrze pamiętam. Ciekawa sprawa. To dobra, to lecimy na Oxide Station, zobaczymy co tutaj nam tym razem ciekawego gra pokaże. Mam nadzieję, że nie środkowego palca. To jest świetna po prostu muzyka.
Uwielbiam ją. Uwielbiam ją. Dobra, tutaj widzę, że na razie wszystko normalne jest. Nie widzę na razie żadnych zmian. Ale może za niedługo coś wyskoczy. Kto wie, kto wie. No tutaj po bokach są te nitro, w sensie nitro boosty. Tam widziałem literkę C, ale już jej niestety nie zdobędę, tak więc mogę się pożegnać tutaj z tokenem. Ale zrobię to sobie poza anteną, a czemu nie? Kto mi broni? Nie, no to poziom wygląda na to, że jest normalny. Pod względem tej. Jeżeli mam tutaj ten porównywać między finalną wersją a prototypem. No może poza tymi boost padami, które są po bokach. Tak to wszystko jest normalne z tego co widzę. No i troszeczkę ta muzyka jest inna. Ma takie dodatkowe brzmienie, ale też fajne całkiem, wpadające w ucho. To muszę przyznać. Gdzie ta literka T jest? Kurczę pieczone, ale ładna lokacja, w sensie fajna. Dobra, na razie mnie nie dogonują, więc jest dobrze. Trzymamy pierwsze miejsce, oby tak dalej. Oby tak dalej, dobrze jest. R bardziej dali na lewą stronę, zamiast po środku. I to są wszystkie zmiany z tego poziomu, jeżeli chodzi o literki C, T i R. Okej. Całkiem w porządku, muszę przyznać. Całkiem w porządku, nie ma co narzekać. Muszę przyznać. Żeli popą. Nie, ale jestem ciekaw waszych, że tak powiem, reakcji na to, co tutaj się odwala, tak szczerze. Jestem po prostu ciekaw waszych reakcji. Dlatego napiszcie mi w sekcji komentarzy, co o tym sądzicie. Co tutaj się dzieje. Dobra, pozostaje nam jeszcze ten Engine Labs. No, naucz się. Nie miej takiego podburzonego głosu, bo nie jesteś podburzony, Michał. Yes, Engine Labs. Dobrze. Dobra, teraz widzę, że startujemy z miejsca drugiego. W ogóle to jest takie dziwne losowe, że my z różnych miejsc startujemy, bo w oryginale pamiętam, że zawsze z ósmego startowaliśmy. A tutaj startujemy jak nie z ósmego, to z piątego, jak nie z piątego, to z drugiego, jak nie z drugiego, to z dziesiątego. Kurde, nie no, z dziesiątym to już przesada, ale wiecie o co mi chodzi. Szczerze powiedziawszy, na razie tutaj żadnych zmian nie widzę, nie dostrzegam.
Jakie turbo tutaj było, ja pierdzielę. O kurde. Ale mnie wywaliło. Ty, nie sądziłem, że tutaj aż tak to turbo jest potężne. Aż sobie tutaj ten jedną słuchawkę no. Wezmę sobie to na jedną słuchawkę, bo kurczę pieczone, no lipa może być w proszku. Ale autentycznie, co tutaj się dzieje? W ogóle wszystko się dobrze nagrywa? Aż zobaczę. Jo, wszystko się dobrze nagrywa, musiałem aż sprawdzić, wybaczcie. Trochę pewności nie miałem, a wiecie, przeze mnie zawsze ubezpieczony, jak to mawiają. Będziemy mogli zaraz w sumie po tym poziomie polecieć na Pinstrepe, potem na Komodo Joe. A później sobie już skończymy tą sesję, bo w sumie i tak już kurde ładny zapas sobie zrobiłem, nie? A ta literka R to co? Ja pierdzie. No i w sumie te trzy strzałki są obok siebie, to jest taka w sumie kolejna różnica, jeżeli chodzi o ten Engine Labs, z tego co ja widzę. I z tego co pamiętam, o ile dobrze pamiętam, to osoba, która mi jeszcze raz poleciła stronę Hidden Palace, jeszcze raz bardzo dziękuję tobie, wspomniała też o tym, że Arcade Mode nie działa chyba, o ile dobrze pamiętam. Jeśli źle pamiętam, to dam tutaj w zasadzie wyjaśnienie, jak ja mniej więcej, czy dobrze, czy źle przeczytałem ten komentarz. Dobra. Okej, okay, czyli nam Pinstripe po toru tutaj się odblokował, więc lecimy z koksem na niego. Nie ma co się tutaj bać. O Jezu, jak on brzydko wygląda, ja pierdzielę. Boże święty, jak on wygląda. O fuj. O Jezus Maria, on przypomina ten, trochę zdeformowaną wersję z tego. Jak to się mówi? Kurde, mam to na końcu języka. Zdeformowana wersja tego. Oryginału, nie? Z Crasha 1. Bo on miał w Crashu 1 podobne te zdjęcie. Jezu, jakiego speeda dostałem tym polarem, ja pierdzielę, ty nie zwróciłem na to uwagę, bo się tak w soundtrack słuchałem, nie? Ja pierdzielę. Ej, ja się zaczynam bać grać w tą alfę, nie? Bo tutaj tak z czapy może dostać speeda, że to jest szok. Oj, oj, oj. Niedobrze. Tak się bawić nie będziemy, nie? Za duży speed, za duży speed. Autentycznie za duży speed. Mam nadzieję, że Pinstrap mnie przy tym nie dogoni, nie? Bo raczej aż tak się za bardzo nie spowolniłem. Minuta 2. O ja pierdziule. Minuta 2 i 20 sekund.
O, dobrze. Udało się. Tutaj całkiem ładnie poszło. Zaraz nam zostanie tylko Komodo Joe i będziemy mieli koniec na dzisiaj. O, samo TNT eksplodowało mi przed oczami, najgorzej. Ej, ja się tak nie bawię, nie ma takiej opcji. Nie wolno tak mi robić. Aha. I w sumie nawet się nie widzimy w tym, w Gemstone Wally, tylko po prostu nas wyrzuca tutaj. Okej. Tak też może być. Nie narzekam. I teraz co, lecimy do Glacier Park i to będzie zaraz na tyle w sumie. No, jeszcze tutaj nam został, kurde, ten Ancymon. Dobra, nie ma to tamto, lecimy z nim. Co jest w ogóle ciekawe, tutaj w ogóle było normalnie czarne tło. Tak jakby byśmy wjeżdżali w nicość. O Jezu, ten to w ogóle już zdeformowany. Ja pierdzielę, jak on wygląda, fuj. I on ma w ogóle niebieską tą. Niebieską kropkę, gdzie w oryginale, z tego co pamiętam, miał żółtą. W finalnej wersji. Ale to większość bossów chyba było tak. Tam poza Pinstripe, bo Pinstripe miał tą, taką mega fioletową. W sensie, wiecie, tą taką ciemną niebieską. O, ciemno niebieską. O nie, tak się bawić nie będziemy. Przepraszam cię bardzo, Komodo Joe. Przepraszam cię bardzo, ale tak się z tobą bawić nie mam zamiaru. Dobrze. Dobrze, o kurde, niedobrze. Bo się odbiłem od niego. Dobra, i po co ci to było? Po co ty tam strzelasz, kurde, w nicość w zasadzie, gdzie ja jestem z tyłu, więc... Typie, w ogóle ogarnij się. Co ty sobą reprezentujesz? A ja se przechytrzę go i se pojadę torami, a co? Nara, Komodo Joe. W głąbie. Dobra, widzę, że ty mnie doganiasz. To mi się już nie podoba. W ogóle tej skrzynki pasiastej tutaj nie ma, gdzie w finalnej wersji była. Dobra, udało się. Patrzcie, jak żeśmy go, kurde, ładnie pokonali. Heh, niech se tam płacz w ogóle, gościu. Okej, czwarty klucz jest teraz w naszych rękach. Ryncach. Ryńce przeznaczenia. Gitara, kurczę, pieczone. Ładnie nam poszło. Od razu żeśmy, kurde, zrobili praktycznie stuprocentowanie, znaczy powiedzmy stuprocentowanie wszystkich światów, bo żeśmy wszystkich bossów pokonali, zdobyli wszystkie klucze, wszystkie puchary, to teraz tylko zostało nam te relikty i CTR i ewentualnie te klejnoty i to by było na tyle. Cały let's play będzie, kurde, w maksymalnie, nie wiem, może z 5-6 odcinków, to jest maksimum. Ile wyjdzie z tego? I tam już się te, no, odblokowały nam klejnoty, w sensie jam cupy. W sumie nie wszystkie, bo tam czerwone się chyba nam tylko nie odblokowały. A nie, czerwone się odblokowały, czyli fioletowe nam się nie odblokowały. Ładnie. No może jam cupami też się zajmiemy, może zrobię z tego jakiś montaż, ale to tylko zrobię w celach takich, żeby, nie wiem, pokazać, czy one się w ogóle coś zmieniły. O, i teraz Oxide jest już odblokowany. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę tę serię z prototypu. Napiszcie, co wasze jakieś odczucia odnośnie prototypu tej gry. To by było na tyle. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play.
Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał po więcej, żebyście dostali więcej tego typu kontentu lub na inne gierki, które tutaj będę nagrywał. Ja się odmeldowywuję, polecam zerknąć na moje socjalne, linki są pozostawione w opisie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Crasha Team Racing Alpha lub Prototyp. Nie tylko. Trzymajcie się i cześć. Do następnego razu.